we Wrocławiu. Już z udziałem kibiców reprezentacja Polski zagrała towarzyski mecz z Rosją. To był pierwszy sprawdzian biało-czerwonych przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy. Selekcjoner Paulo Sousa zdecydował się na eksperymentalne zestawienie pierwszego składu. W bramce zobaczyliśmy Łukasza Fabiańskiego. Przed nim zagrała trójka obrońców: Tomasz Kędziora, Michał Helik i Kamil Piątkowski. Na wahadłach Przemysław Frankowski i Tymoteusz Puchacz. Za środek pola odpowiadali Grzegorz Krychowiak z Mateuszem Klichem, a w ataku od pierwszej minuty zobaczyliśmy Karola Świderskiego, Dawida Kownackiego i Jakuba Świerczoka. Polacy mocno rozpoczęli to spotkanie, agresywnie doskakiwali do rywali i szybko przejmowali piłkę na połowie rywali. To przyniosło efekt już w czwartej minucie. Klich zagrał idealnie za plecy obrońców do Frankowskiego, a ten wyłożył piłkę Świerczokowi, który z najbliższej odległości wpakował ją do siatki i było 1-0. Biało-czerwoni w pierwszych minutach dominowali, przeważali, ale nie potrafili przekuć tego w zdobycz bramkową. Dopiero po kilku minutach do głosu zaczęli dochodzić Rosjanie, którzy rozkręcali się z każdą minutą, a ich ataki w końcu przyniosły efekty. Gołowin dośrodkował w pole karne, a tam Karawajew uciekł Puchaczowi i z najbliższej odległości między nogami Fabiańskiego doprowadził do wyrównania. Po straconej bramce Polacy całkowicie stanęli, nie byli w stanie odpowiedzieć na kolejne groźne ataki Rosjan. Dopiero w 40 minucie spotkania Klich znowu popisał się świetnym podaniem w pole karne, ale strzał Świderskiego z łatwością obronił Szunin. Na kilka sekund przed przerwą doskonale w pole karne Polaków biegł Karawajew, dograł do Dziuby, ale w ostatniej chwili powstrzymał go Kędziora. Drugą połowę spotkania lepiej mogli zacząć Rosjanie. Dziuba wziął na plecy Helika i Kędziorę, ruszył na bramkę Polaków, oddał piłkę Gołowinowi, ale ten uderzył mocno i niecelnie. W końcówce gra się niezwykle wyrównała. Z dystansu na bramkę Rosjan uderzali Puchacz, Moder i Kozłowski, ale nie stwarzali żadnego zagrożenia. Polska-Rosja 1-1. Za tydzień w Poznaniu biało-czerwoni zmierzą się z Islandią w ostatnim meczu towarzyskim przed Euro 2020.